6 godzin pływania, 113 zawodników, dystans porównywalny do odległości między Lubartowem i Warszawą. Tak zakończył się piątkowy lubartowski nocny maraton pływacki, który odbył się pod patronatem burmistrza miasta Lubartowa Janusza Bodziackiego. Organizatorem imprezy był Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orka przy współpracy Urzędu Miasta Lubartów, Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Piotra Firleja w Lubartowie, 2 LO w Lubartowie, Klubu Aktywnych Artfit. Uczestnicy pokonali łącznie 6076 25-metrowych długości basenu, co daje wynik prawie 152 km. Najmłodsi zawodnicy, pływający na zarezerwowanym specjalnie dla nich torze, przebyli dystans prawie 6000 metrów, pokonując w sumie 238 długości. Już od 4-5 lat zajmujemy się tym pływaniem, no i wydaje mi się, że czas najwyższy, żeby coś na tej pływalni zaczęło się dziać więcej niż tylko nauki pływania, więc chodzi generalnie o to, bo odbywały się cykliczne imprezy, gdzie każdy będzie mógł wziąć w tym udział. Nie chodzi o rywalizację, chodzi o to, żeby każdy mógł wejść sobie do tej wody, wziąć udział w imprezie masowej i po prostu wypromować tą naszą pływalnię, która od 20 lat funkcjonuje. To jest raz. Na pewno poczynimy dalsze kroki, ponieważ chcielibyśmy, żeby cyklicznie odbywały się również imprezy dla tych, którzy potrzebują tej rywalizacji, tej adrenaliny, czyli jakieś wyścigi sztafet i tym podobne rzeczy. Natomiast sądzę, że właśnie taka impreza pozwoli nam też udowodnić, że wiele osób jest chętnych w naszym mieście, żeby brać udział w takich imprezach, żeby chcieć wchodzić na ten basen, chcieć wchodzić do tego zdrowego środowiska i po prostu w nim być i w nim się rozwijać. No dzisiaj chętnych nie brakuje do pływania. No powiem szczerze, że to była nasza największa niewiadoma. Robimy to pierwszy raz i jestem bardzo mile zaskoczony, dlatego powiedziałem, że za wszystkie niedociągnięcia przepraszam z góry, ponieważ tak naprawdę to samych nas to bardzo zaskoczyło. Więc ja jako instruktor tym bardziej się cieszę, że jest tyle chętnych do tego środowiska i mam nadzieję, że ta właśnie pływalnia będzie coraz częściej otwierana dla ludzi, którzy chcieliby z niej skorzystać. Do której będziecie pływać? Tak naprawdę przewidujemy to, że maraton będzie trwał do godziny 3 nad ranem. Natomiast czas pokaże. Wszystko zależy od chętnych. Od kilku miesięcy przychodzimy z synem tutaj na basen. No i organizator Marcin Świderek zaproponował nam, abyśmy wzięli udział w tym maratonie. No i zgodziliśmy się. Chętnie zgodziliśmy się na udział. Aleksandrowi to też odpowiadało. Także... Dość długo czekaliśmy na rozpoczęcie zawodu. Blisko godzinę siedział w wodzie, stąd pod koniec dystansu taki mały grymas na jego twarzy. Znudzenie. Także na początku był bardzo aktywny, ale no już trudno. A często Aleksander chodzi na basen? Tak, raz w tygodniu. Regularnie, raz w tygodniu, tak. Jak wygląda nauka pływania u takiego malucha? Myślę, że na razie wymaga... cały czas asekuracji i dopóki nie będzie rozumiał komend, to raczej technicznie nie będzie dobrze pływał, ale zawsze to osłonął. Zaraz po nim symboliczne 25 metrów przepłynęli burmistrz Janusz Bodziacki oraz dyrektor 2 LO Radosław Bożęcki. Nocny maraton pływacki to bardzo dobry pomysł. Pływanie jest jednym z takich elementów, jedną z dyscyplin sportowych, która pociąga wiele osób, w tym dzieci i młodzieży. I to, że powstał taki pomysł, że się zrodził wśród naszych nauczycieli klubu Orka, to bardzo dobry pomysł i bardzo się cieszymy, że jest tak duże zainteresowanie. Martwimy się, że zabraknie nocy, bo z tej ilości zgłoszeń, które tutaj pan Marcin nam powiedział, to rzeczywiście nocy może zabraknąć, ale jakoś sobie organizatorzy poradzą. Natomiast ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować i pomysłodawcy, i wszystkim współorganizatorom. Jest duża grupa osób, która współuczestniczyła w organizacji tego, także bardzo serdecznie dziękujemy za to organizowanie i myślę, że to będzie tradycja, która będzie powtarzana przez następny lat. Uważam, że basen już mamy tyle lat i to w ogóle piękne, że coś takiego się zrodziło. Nasze święto roweru w Lubartowie też rodziło się od takiego małego ziarenka i przerodziło się w wielką imprezę. Mam nadzieję, że podobnie będzie teraz. Pan Marcin Świderek, główny organizator, bardzo mocno się zaangażował w organizację w ogóle całości. Nie ukrywam, że kiedy zobaczyłem ilości osób, które dzisiaj tutaj przyszły popływać, to byłem trochę zaszokowany.
bo chyba już grubo ponad setkę i myślę, że wiele osób chce tutaj bić jakieś też rekordy, także mam nadzieję, że ten pierwszy wynik, który zostanie dzisiaj osiągnięty, będzie wynikiem niezłym i będzie z czym się ścigać za rok i myślę, że ta impreza, tak jak widzę po panu Marcinie, jego zaangażowaniu, będzie imprezą cykliczną. Myślę, że tak pytanie tu poprzednio powiedzieli, dlaczego maraton? Akurat jest to dyscyplina sportu, która, jak Państwo zauważycie, nie ma bariery wieków. Są dzieci małe i najmłodsze poniżej szkoły podstawowej i osoby dorosłe. Wszyscy są przyszli dzisiaj popływać w sprawie, pobawić się nad wodą. Myślę, że jest to dobry pomysł i zaakceptuje nasze społeczeństwo i będziemy co roku to robili, tą imprezę. Mam taką nadzieję, że będzie powtarzana. Dziękuję bardzo. A będą panowie dzisiaj pływać? No zostałem wyznaczony do jednego basenu, także mam nadzieję, że przepłynę. A ile długości? No jedną właściwie, jedną, tak, bo tylu chętnych jest, więc nie można nadużywać cierpliwości. Ja też będę pływał, ja będę pływał akurat z córką, więc ja przepłynę jedną, myślę, że ona trochę więcej. No ja nie będę, będę na kontuzję kolana, nie będę w ogóle wchodził. Chętnych do pływania nie brakowało. Niektórzy łączny bilans maratonów wspomogli kilkudziesięcioma metrami, innym czas i kondycja pozwoliły na więcej. Dla mnie ta impreza jest bardzo fajna. Dlaczego? Dlatego, że można się wypływać, dostać nagrodę i ten. I że można schudnąć. A pływałeś już? Nie. A kiedy będziesz? Zaraz. I jak myślisz, ile dasz radę? Mogę ponad 30. Ja tak bardzo chciałam przyjść i super jest w ogóle. Mi się bardzo podobało, lubię basen i lubię takie różne zawody, pływanie takie. Było super. A ile długości przypłynęłyście? 25. Ja też 25 metrów. I jak długo już umiecie pływać? Kiedy się nauczyłyście? Ja w tamtym roku zaczęłam pływać, w drugiej klasie. Ja od pierwszej pływam, od pierwszej klasy. Twoim zdaniem taka impreza to jest dobry pomysł? Bardzo. A dlaczego? No, można się wyszaleć i w innych warunkach popływać. Ile długości przepłynąłeś? 25. I od kiedy pływasz? Kiedy się nauczyłeś? To znaczy, pływałam w tamtym roku i teraz w wakacje była przerwa. I na nowo chcę zacząć właśnie. A czy z tym sportem wiążesz swoją przyszłość? Chciałbyś być w przyszłości może pływakiem? Nie wiem, zobaczymy, jak się poukłada. Czy taka impreza według Was jest fajna? Bardzo fajnie. A dlaczego? No bo można się wyszaleć, pływać i w ogóle. Najfajniejsze jest tym, że dostaje się medale i puchary. Puchary. A pływaliście już, czy dopiero będziecie? Będziemy dopiero. Jak myślicie, ile dacie radę? No myślę, że medal dostanę. Po wyczerpującym starcie każdy uczestnik mógł zasiąść do stolika i skorzystać z przygotowanego przez zespół Klubu Aktywnych Artfit poczęstunku. Klub podczas imprezy zajął się również poprowadzeniem rozgrzewki dla najmłodszych maratończyków oraz zajęć aerobiku dla wszystkich zainteresowanych. Uważam, że maraton jest bardzo świetnym pomysłem na spędzenie wolnego czasu, zwłaszcza w ten zimowy wieczór. Jest całkiem sympatycznie. Pomysł Marcina był bardzo dobry. Zwołał nas wszystkich, zwołał klub aktywnych. Widzę, inne stowarzyszenia pomagają, Stowarzyszenie Alvernia. Moje dziewczyny przyszły ćwiczyć, ćwiczą, bawią się świetnie. Uważam, że jest wspaniale. Dodatkową atrakcją był również pokaz sprzętu strażackiego. Przy okazji drużyna OSP Lubartów także przyczyniła się do powiększenia wyniku pływackiego wydarzenia. Świetny pomysł, maraton pływacki. Myślę, że jedna z pierwszych imprez takich w Lubartowie, propagująca pływanie. Dla nas, dla ratowników, jest to bardzo ważne. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej ludzi umiało pływać, żeby ludzie nie bali się wody. Na pewno nam to ułatwi sprawy w jakichś nieszczęśliwych przypadkach. Dzisiaj należy podziękować na pewno organizatorom tego, że zechcieli, że robią taką imprezę, że się do tego angażują. Ze swojej strony chciałem jeszcze podziękować za współpracę z panem dyrektorem i z organizatorami tego maratonu. Z nimi pracujemy prawie codziennie, na co dzień. Współpracujemy, korzystamy z basenu również do tego, żeby swoje umiejętności doskonalić. Naprawdę świetna impreza i wielkie podziękowania dla organizatorów.